Płyniemy supem, zeszliśmy w Ostrzycach i spływamy tutaj rzeką Radunią. Po drodze jest jeziorko, takie tutaj. Marek gdzieś tam powiosłował do przodu już. Ja dryfuję i kręcę filmy. Tak, a płyniemy tutaj deską firmy Aquamarina, model Monster DS Light Tech. Brzegi ma trochę zaokrąglone, dlatego nie trzyma takiej dobrej stabilności. Łatwo się kołysze. Szczególnie to jest odczuwalne, jak się wejdzie i stanie tutaj nogami, na stojąco stanie na tej desce. No, na kolanach to jest trochę lepiej. No a inną kwestią jest jeszcze miecz. Miecz tutaj mam przypięty, bo jest niski stan wody i na spływie, na rzece zahaczał o różne korzenie, przewalone drzewa i tak dalej. I po prostu nie chciał przepłynąć. Więc go zdjąłem. Natomiast tak, robi dużą robotę, dużą różnicę, bo bez tego miecza to po prostu nosi deską w lewo i w prawo. Nie da się tego niestety wiosłem wykalibrować, bo wiosło dostaliśmy pojedyncze. Z drugiej strony jest rączka. Takie wiosło jest lepsze do płynięcia na stojąco. Natomiast do płynięcia w kucaka, czy też na siedząco, tak jak ja jestem teraz, to lepiej jest płynąć wiosłem dwustronnym. Jednak ma się większą kontrolę. No, tu jest takie przypięcie. Te gumki tutaj, co widać z przodzie, że można przypiąć bagaż. Tutaj jest taka linka, którą ja się mogę przypiąć do deski, żeby nie uciekła. Tutaj jest rączka, za którą można wziąć deskę, przytrzymać się, albo w razie tam wyjścia na ląd po prostu za tą rączkę przenieść. No i tutaj są jeszcze te takie zaczepy na siodełko, bo można siodełko zamontować. Takie niskie, nie? To nie podwyższa nam tutaj siedzenia. Natomiast plecy można trochę rozluźnić i właśnie oprzeć o to siodełko. A z tyłu tutaj, z tyłu to jest tylko zawór do spuszczenia powietrza i do pompowania. I tak to wygląda. No już steru nie będę przypinał. Przepłyniemy tylko ten kawałek tam na koniec jeziora. I znowu wpływamy w rzekę i tam będziemy rzeką płynąć, więc tamten ster i tak się nie przyda. Pakuję sprzęt do worka wodoodpornego i płynę, gonię Marka. Płyniemy dalej.